Halo, cześć, witajcie. Tu znowu ja. Witam w kolejnym Death Must Die. W poprzednim odcinku w ogóle ja prześledziłem, a raczej niektórzy z was prześledzili klatka po klatce ostatni odcinek i mnie zabił w ogóle uderzenie, co go nie było. Niewidzialne ataki przeciwników, kurde, gówno. I zły jestem, bo umarłem, a nie powinienem umrzeć. No dobra, to dzisiaj zagramy sobie tą czarodziejką, bo nią rzeczywiście najdawniej nie grałem. Co ty masz ciekawego? Spell damage zwiększony co 3 levele, albo nieskończony zasięg podnoszenia przedmiotów. Minus 1 dash, ale cooldown na dashu zmniejszony o 30%. No nie no, wydaje mi się ten spell damage zdecydowanie ciekawszy. Ja na niej chyba nie mam żadnej rózgi. A nie, ja mam rózgę! To w ogóle nie jest potrzebna. Ją możemy sobie sprzedać w takim wypadku. Tutaj mam reroll dice i banish dice, więc mam lepsze. Tutaj fajne buty. Movement speed, dodatkowy ładunek na dashu, ale mniejszy cooldown. No to mi się jakoś specjalnie nie podoba, powiem wam. Tutaj klata. Niby lepsza, ale tutaj zasięg podnoszenia jest gigantyczny, więc chyba wolę to jednak. Tutaj lepszy zasięg podnoszenia, a te spell speed 1% to naprawdę prawie nic nie zmieniają. Szansa na wyleczenie się przy killu, to jest ciekawe. Ale sobie bym to zostawił może na inną postać. A tutaj chyba już nic nie mam tak naprawdę. Wydaje mi się, że inne te rzeczy są już na sell. Patrzę sobie na te itemy i naprawdę wszystkie te przedmioty się wydają być dosyć kiepskie. Jedynie to zostawię, bo się wydaje być dobre. A tak to wszystko inne sprzedajemy. Zobaczymy, co jest do kupienia w sklepie. Bang, 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 bang. Nie sprzedam tego dobrego? Nie, dobra, już się bałem, bo wyglądało identycznie. Ja mam jakiś słaby tutaj jewel, ale jewela żadnego nie sprzedaję. Inną mrózgę ma, co ciekawe. Attack damage zwiększony, spell damage i spell area. Nasze ataki mają szansę na nałożenie zamrożenia. To ciekawe. Spell damage miałbym, attack damage miałbym mniejszy, zdecydowanie mniejszy DPS, ale miałbym większy spell damage, a ja chyba na spele idę. Za to tutaj mam większy spell speed. No nie wydaje mi się to opłacalne przekupowanie. 7% szans na wyleczenie 1 HP na killu. No i dodatkowe pociski, attack projectiles. What? Nie, dobra, ja to kupuję. Nawet nie... tutaj więcej ofert adepta. No tu już chyba nic ciekawego. Pas mamy beznadziejny, ale tu są pasy na uniki. A ja jakoś specjalnie na uniki iść też nie chcę. Zresztą tak pieniędzy nie mam. Dobra, lecimy pod spell damage. Mam szansę teraz na dostanie HP przy zabójstwie. Wypadałoby też dostać coś, co zwiększałoby mi max HP w takim wypadku. I byłoby nieźle, super, cieszę się, że mam. Ej, no ja mam autoataki na dwóch pociskach. Ciekawe, czy to zmniejsza ich obrażenia. Chyba nie. No ale to jest zarąbiste ogólnie. Bo dodatkowe pociski. Ja nie muszę iść na attack damage, żeby to miało sens. Dodatkowe pociski to nadal ma sens, gdy po prostu mam coś, co się aktywuje po iluś tam wystrzelonych pociskach, nie? Lodowa. Podobno mam jakąś, no, jakiegoś boga jeszcze do odkrycia pisaliście, którego nie odkryłem, który jest w ogóle najbardziej OP do odkrycia. Ale nasze ataki wystrzeliwują więcej pocisków, które nakładają zamrożenie. Mamy więcej pocisków, one przebijają, mamy mniejszy zasięg, prędkość tego pocisku, zwiększamy damage i nakładanie slowa. Wydaje się to być spoko, pisaliście też, że ta lodowa jest git. Ja tego nigdy nie miałem przy Link Strike'a chyba. No dobra. Ja mówię, no nie będę raczej szedł na attack damage. Mi się wydaje, że nią pod spell damage tak typowo. Ale wyobraźcie sobie teraz te shurikeny, które się pojawiają przy każdym pocisku, które jeszcze lecą dalej. No to może być ciekawe. Naprawdę ta postać mi się podoba. Max HP zwiększone, super. To jest to, na czym mi chyba najbardziej w tym momencie zależy. Gdy mamy regen. Jezu, ja jeszcze rozwalam pociski przeciwników. Chrom jest super na ciebie. Chains of War'y, ataki mają szansę na pojawienie tych, albo te shurikeny. Dawaj shurikeny, mi się wydaje, że shurikeny tutaj będą elegancja Francja, Dawidy bankowe. Nie, no dajcie spokój. Jak ja teraz nawet przeciwników pocisków nie przepuszczam, aż głośno jest ta gra jak nigdy. Ta gra jest zazwyczaj bardzo cicho, a... O, kurde, to podobno mega rzadkie jest, a mi się trafia, już nie wiem, które podejście z rzędu chyba.
Dobra, kolejne rzeczy idziemy zgarniać. To jest chyba spell damage, a nie, zwiększa na ilość pick-upów. No nie ma tragedii, nie ma tragedii. Dawaj, tego chilla nakładamy. No ale ten damage taki zbyt duży nie jest, co? Spell area, nasze ataki mają zwiększony damage, albo przeciwnicy zamrożeni otrzymują zwiększone obrażenia. No to mi się chyba najbardziej podoba. Ja chyba nadal nie zamrażam. Ja nie wiem czy... Nie, dobra, ja zamrażam. Ja po prostu muszę... Jezu, jaka ta gra jest głośna dzisiaj. Co jest? A się delikatnie przyciszę, bo te pociski dzisiaj to tak walą, że ojojoj. Co to jest? Strać max AP, dostanie attack damage. Nie za bardzo. Mniejsze spell speedy, większy spell damage. Nie opłaca się. No co, nie ma sensu. Więcej healy jedynie biorę. Beznadziejne. To jest jeden chyba z najgorszych tych artefaktów do znalezienia na mapie. I ja nakładam te staki chilla rzeczywiście. Założę się, że kolejne levele tego zwiększonego ataku robią jedną rzecz. Ja go zamroziłem. Jak szybko mogłem go zamrozić? Co? O Jezu, ja w ogóle nie zadaję obrażeń. Czy mi się wydaje, że ja nie nakładam shurikenów na przeciwnika, którego atakuję obecnie? I nakładam shurikeny tylko na przeciwników za nim? Oj, to to słabe. O, jest time! Najbardziej OP typ podobno. Proszę bardzo, czas. Nasz dash zostawia za sobą portal, który wciąga w siebie przeciwników. Dostajemy więcej expa. Gdy miałbyś dostać experience sharda, gdy dostaniesz experience sharda, dostajesz movement, attack speed i spell speed na sekundę. Ciekawe. Ja wezmę na razie na początek po prostu więcej expa. Wydaje się to być najprostsza i najbanalniejsza, ale zarazem najlepsza decyzja na samym starcie. Kurde, ale ja w ogóle nie mam damage'a. No potrzebuję jakiś spell bijący, bo... Okej, ja mam zwiększony teoretycznie spell damage, ale co mi po tym, jak nie mam żadnych speli, które biją. I tak jak widać, ja nakładam tego Rapture za pomocą shurikenów, ale dopiero na typa drugiego. Więc jak nikt nie stoi mi przed tą elitką, no to widzicie, jest tragedia, co? Ja muszę te Chains of War'y ogarnąć sobie, bo bez tego będzie masakra jakaś. Attack speed za każdego przeciwnika, który ma nałożone Rapture, no to jest genialne. To z chęcią wezmę. Buty jakieś tam mało przydatne. Zbrojka, ale no niestety nie na tą postać. A tu mamy kolejny jakiś w ogóle lore. Byłem na szczycie nekromancji, dopóki żyłem, ale teraz dostaję ofertę od samej śmierci. Szczyt mojej kariery. Ale teraz na razie raportuję do wampira. Takie moje szczęście. Nawet po moim życiu nie mogę uniknąć wspinania się po drabinie korporacyjnej. Okej, okay, cały czas muszę pod kimś pracować. No dobra, dobra. Czyli rozumiem, że na razie ten, kto to pisał, pracuje pod tym wampirem, którego my zabijamy w 20 minucie. Jestem ciekaw, czy sama właśnie śmierć się pojawi w kolejnych update'ach. Zgaduję, że tak. No sama nazwa Death Must Die. Zobaczymy, zobaczymy. Kurde, naprawdę bardzo mały damage mamy. Bardzo mały damage. Ja się boję w tym momencie niesamowicie fali z glutami. Okej, ja przebijam i teoretycznie coś tam bije, ale no nadal. Spell area albo attack area. Nie no, spell area. Na te pociski to byłyby szersze pociski. Ja jakoś bardzo nie czuję potrzeby zwiększania szerokości tych pocisków. O no i tak, no tutaj w serii czterech pocisków lecą, wszystko trafiają bez żadnych problemów. Ale tutaj jest rzeczy w ogóle do zgadnięcia. Zacznijmy może od tego. Kurde, no i zacząłem iść, akurat już się gluty zaczynają. No nie wygląda to dobrze. Nie wygląda, powiem wam, drodzy widzowie, to dobrze. Tych glutków to ja się naprawdę boję. Plus jest też taki, że ja naprawdę dużo zamrażam. Będzie bardzo dużo przeciwników, więc też ten Rapture będzie się nakładał na bardzo dużą ilość glutów z tyłu i będę miał atak speeda zwiększonego. Nasz dash słabe. Ataki lepsze, atak damage za każdego zamrożonego przeciwnika. Szczerze, ja bym to zrolował. Dive znowu, gdy zabijesz przeciwnika, który jest zamrożony, jest większa szansa na drop.
banisz na coś, no nie, no wezmę ten zwiększony atak, chociaż atak damage, ja nie chcę iść na atak damage, ja chcę iść na spell damage, więc nawet zbaniszuję to. Gdy zabijesz przeciwnika, też to zbaniszuję. I teraz zreroll, i też to zbaniszuję, nie chcę tego. Aha! No nie! A jakby zrolował, to pewnie... Ole gówno, to level upa straciłem właśnie. Ej, nieważne, ja tutaj jak ja cisnę! Dobra, ja totalnie nie mam single target damage'a. Ale... jak ja tutaj cisnę? Dobra, ty masz coś nowego pewnie. Time, wszystko adepta. A dobra, nieważne, tylko dwa za adepta. Zwiększamy zasięg podnoszenia expa, gdy podnosisz expa through an enemy, czyli nie wiem, gdy ten po prostu shard expa przelatuje przez przeciwnika chyba, on otrzymuje obrażenia. Okej. A tutaj time field. Zrób time field w swojej pozycji, który slowuje przeciwników i pociski. Co 24 sekundy na 7 sekund działa. Kurde, nic ciekawego. Tego force'a bym spróbował z tym expem. Jeszcze bardziej będziemy mieli zasięg z podnoszenia expa. No i ten exp, jak będzie przelatywał przez przeciwników, będzie im zadawał obrażenia. Nie wydaje się to być jakieś specjalnie super. Takie bardziej utility z uwagi na ten zwiększony zasięg podnoszenia expa. No, no, no jakoś mnie to nie rajsuje, powiem wam. Jakoś mnie to specjalnie nie kręci. Hide armor, armor nawet nie podnoszę. Boże, ile tych rzeczy żółtych na mapie. Dobra, co tutaj mamy? Luck up zwiększony. Dobrze, dobrze, luck upy są bardzo fajne. Większa szansa na losowe aktywacje efektów. Frost zony pojawiają się na mapie. To nie jest najgorsze, zamrażanie przeciwników przy nas też nie jest najgorsze. Wezmę te frost zony. One zadają jakieś tam obrażenia. Chyba nie wpływają projectile na to. Dobra, zabijmy tego ksenomorfa może w pierwszej kolejności. Ja nawet czasami myszką będę się na nim skupiał, powiem wam, bo spory problem z nim mam, gdy on tutaj pojawia przeciwników. Nie, ja naprawdę, ja tak nie mam single target damage'a, że to jest kosmos. Ja mam chyba ten perk, że mam zwiększone obrażenia na przeciwników zamrożonych. I to jest jeden z najważniejszych perków, jaki muszę brać, powiem wam. Bo ja jakoś specjalnie nie biję dużo damage'a, a to zwiększa chyba damage z każdego rodzaju tego ataku. Spell area. Oczywiście, że tak. No nadal mi brakuje speli po prostu, które biją. Od chroma te łańcuchy. Koniecznie. O, tutaj powiem wam, że nie biorę po... A to jest spell projectiles. A, bo jest różnica między attack projectile a spell projectile. Wezmę to. Spell projectile zwiększony, czyli większa ilość pocisków ze speli. I rzeczywiście, raz, dwa, trzy, cztery chyba teraz te zony były, a mi się wydaje, że mi się pojawiają trzy bazowo. Chilling zony, gdzie to jest? Blight, nie, projectile count 4. Ale tak, bo tu było 3, a teraz jest 4. Okej, czyli to chyba działa, chyba działa. Gituwa. Dobra, podnosimy expa. Uciekanko, mamy chwilę luzu. No i szukamy tutaj kolejnych altarów i kolejnych rzeczy, które mam nadzieję, że coś mnie tutaj ogarną. Fajnie się wyleczyliśmy, no to leczenie się za każdego zabitego przeciwnika naprawdę świetnie działa. Ja nadal, no potrzebuję gigantycznie tutaj. O, już lepszy jest ten damage, chociaż to nie jest elitka. Elitki są po prostu mocniejsze, więc też jest różnica. Bardzo potrzebuję zwiększyć sobie max AP, nie? To jest najlepsza rzecz, jaką mógłbym teraz dostać. Jakbym miał jakiś pas, który mi daje, nie wiem, 20 max AP. No to byłaby już jazda. To wydaje mi się, że byłby wtedy easy win. Gdy dostajesz expa, masz zwiększony movement speed, attack speed i spell speed. Gdy dostajesz level, dostajesz losowe błogosławieństwo na 30 sekund. Nie wiem, co to jest za błogosławieństwo, ale jest ten zwiększony movement speed i tak dalej na adepcie już, więc to wezmę. Zasięg podnoszenia experience shardów mamy gigantyczny. A jak bardzo mi to daje? Movement speed 0,5 to jest procentowo. I attack and skill speed też procentowo. Na dodatek to się stakuje z tego, co rozumiem. Więc, no, za jeden stack nie mam co patrzeć tego 0,5%. Jak rzeczywiście to się może zestakować nawet do jakichś absurdalnych wartości po kilkadziesiąt. Nie podoba mi się ta walka w tym miejscu. Dawaj pas na HP. O, dobra, Lucky Bell to jest pas, ale nie na HP. Oj, 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 tu było blisko, powiem wam. Nadal nie mamy żadnego... Ale ja nie robię obrażeń bossom, nie?
Kosmos, jaki beznadziejny damage mamy. I wejdę. Oj, tutaj źle skoczyłem za pierwszym razem. Dash w ostatniej chwili się naładował. Dobra, im więcej przeciwników, tym lepiej dla mnie, bo nie dość, że może ten expy jakoś polecą przez bossów, to jeszcze oczywiście za podnoszenie... ale biją. Za podnoszenie expa mam... Zwiększone statystyki, co mi pół HP wywalił na co? What? Ole gówno, nie, no w ogóle damage'a nie miałem, nie, tragedia jest tą postacią. Tu nadal zostawiam to wszystko ulepszone, spell damage, trzeba lecieć. No masz dodatkowe ataki, masz szansę na heala, to jest dobre, tylko tutaj brakuje troszkę atak tego, spell damage'a, nie miałem speli, które biją, no trzeba przyznać, że speli, które biją, nie miałem żadnych praktycznie. Movement speed i evasion 47, całkiem niezły, ale nie wydaje mi się, że opłacało mi się teraz tutaj wywalać tyle pieniędzy. To jest całkiem niezła zbroja, nie na tą postać oczywiście, to wywalamy. No niestety, tutaj nic ciekawego do ulepszenia nie mieliśmy. Lecę po raz kolejny takim samym buildem, no mam nadzieję, że teraz dostanę bardziej coś pod damage, nie? Ja się skupiam za bardzo na początku na tych plus exp i tak dalej, a to nie jest dobry pomysł jednak. No i Boże, jak oni biją, jak ja jestem na two shot, one shot. No, na końcu gry to jestem na strzała ogólnie. Bardzo mi się podobało za to te lodowe pociski, powiem wam. Więcej lodowych pocisków, naprawdę spoko. Jakbym znowu dostał, chyba bym się nie zastanawiał. Ja bym chciał tą postacią dostać, ognistą. Dzięki, ja ciebie wezmę. Nasze ataki są mocniejsze, nakładają podpalenie. Gdy przeciwnik zaczyna cię atakować, mamy szansę na wystrzelenie w jego stronę flary zadające im obrażenia, to jest bardzo spoko. Ale tutaj jest tych rzeczy do zgarnięcia, ty. Więcej expa, leczenie niepotrzebne, kurde, więcej expa jak praktycznie przeciwników nie ma. Chcę tą ognistą, bo ona ma spell damage na level upie. No i teraz muszę wziąć po prostu coś, co zadaje obrażenia, nie? No powiem wam, że ta klasa w ogóle mi się nie podoba na tą postać. Nasze ataki są mocniejsze, nakładają osłabienie, no beznadzieja. Divine Shield jest dobry. Cooldown na obrażenia, jak ja nie mogę mieć max HP. Regen mi się na tą postać nie przyda w ogóle, bo ja nie będę miał max HP dużo. I tak będę jedno-dwustrzałowy, więc ta blokada to jest bardzo dobra rzecz na tą postać. No i kto teraz mógłby się jeszcze trafić? No zobaczymy, kto się trafi. Najbardziej chciałbym Chroma. Powiem wam, że ten Chrom z tymi łańcuchami kręcącymi się wokół nas, to jest chyba ulubiony mój spell. Od samego początku, jak gram w tę grę, mega fajnie ciśnie. Mjolnir. Spell critical chance, 4% na kryta ze speli, oczywiście, że tak, fajna sprawa. Nie wiem, czy miałem coś takiego jak szansa nakryta ze speli, ale już mam i mi się to podoba. O kurde, ale ty jesteś szybki, byku. I albo mi się wydaje, albo ilość pocisków zmniejsza mój damage. Jakoś chyba więcej teraz jej bije. Ataki mają szansę nakryta. No i nie wiem, czy to jest na spele, czy tylko ataki. Zgaduję, że ataki. Attack area też nie. Dodatkowe role, kurde, słabo tutaj. Dawaj attack speeda może, dash większy. Attack area, attack speed. Attack speed jest zawsze przydatny, nawet jak lecimy tutaj pod spele. Oczywiście. Oj, no coś. Ale przydałby się znowu jakiś spell bijący, nie? Bo ja nadal nie mam spella bijącego. Magnetyczne rękawice, nic ciekawego. To jest virtues. You are deemed virtues, o! Czyli dostaliśmy jakieś bonusy. Najwyraźniej. Ale jakie? Nie mam zielonego pojęcia. Podobno pisaliście, że tu mamy 10% szans na to, że dostaniemy duże bonusy. Ale jakie to są bonusy? Co to są za bonusy? Nie mam zielonego... No nie wiem, nie wiem. Spell speed, oczywiście, że tak. Spell speed podobno jest mega dobry właśnie na te tarcze. Spell kryty... O kurde, dobry start, powiem wam. Naprawdę dobre rzeczy tu się trafiają. Na tę tarczę blokującą obrażenia spell speed jest bardzo dobry, bo to zmniejsza cooldown po prostu na tarczy, która nam blokuje obrażenia. Jak to wbijemy na jakiś wysoki poziom, możemy ją mieć co 3 sekundy nawet.
Dobra, co tu mamy? Nasze ataki są mocniejsze. Przeciwnicy, których uderzasz, wyrzucają z siebie experience shardy. Pociski nasze się odbijają. To jest ciekawe. To bym wziął, tego jeszcze nie grali. Okej! Meteory. Spell damage na adepcie. Wydaje mi się, że meteory też bym wziął, ale spell damage zacznę od tego. Jakbym nie dostał tych odbijających się pocisków, musiałbym wziąć meteory, bo ja nie mam w ogóle obrażeń, ale naprawdę to tutaj obrażonka zwiększyło, tak konkret bym powiedział. Fajnie to wygląda, fajnie. Dobra, tam już coś widzę, po prawo na dole. Chyba jeden z lepszych soundtracków się teraz trafił. Mało soundtracków ma ta gra rzeczywiście i te soundtracki są takie... Nie za bardzo. Ten jest taki w miarę, bym powiedział. Dobra, chyba koło 4 albo 5 minuty pojawiają się gluty. Jak mam tak odbijające się pociski, teraz jeszcze coś, co przy tych odbijających pociskach by się załączało i byłoby nieźle. Co tu mogłoby się załączać przy tych pociskach? Nie mam zielonego pojęcia. Łańcuchy kroba, no, ale to jest jedno stare kroba, więc teraz muszę lecieć na spele innych klas. Znowu ty. A tak speeda dawaj. Nie obchodzi mnie, co ty mówisz do mnie, kobieto. Life zwiększony. Life zwiększony. To jest 4-5 HP tylko więcej. Kurde, no beznadzieja na tej klasie. Nasze ataki wystrzeliwują dodatkowe pociski. O, pierwszy raz to widzę w ogóle. Atak area zwiększony, atak speed po prostu sobie zwiększam. Nic innego mnie to jakoś specjalnie nie rajcuje. No i powiem wam, że tak jak widzę, aż tak dużego zasięgu podnoszenia expa nie mam jak myślałem. Jakbym dostał znowu tego typa od czasu i dostałbym ten spell zwiększający zasięg podnoszenia, z chęcią bym to wziął. Tu mamy leczonko w razie W. Tu mamy po prostu pas. Jezu, jakie gówno wyrzucam, to też jest beznadziejne. I tu też szary item, więc mnie nie obchodzi za bardzo. Tak, w 4 minucie są gluty. War Totem, atak damage zwiększony. Też spoko, no. No nie chcę się tutaj na atak damage, ale na razie to jest moje jedyne źródło zadawania obrażeń, więc o czym ja w ogóle mówię, nie? Rzeczywiście ten też zasięg jest dosyć zmniejszony naszego ataku. Czuć to, czuć to. Umieram tu. Ja nie dodaję obrażeń. Co parę ataków wystrzeliwujemy podpalenie. Przeciwnicy, którzy są podpaleni. Nie, muszę wziąć Breath of Fire. Nic innego tutaj nie ma ciekawego. Dobra, już myślałem, że umieram. Podpalamy przeciwników w tym momencie, czasami tym atakiem. Co 3 ataki, więc w miarę często. Nadal nie jest to mój ulubiony spell. Przeciwnicy podpaleni zostawiający ogień za sobą. To jest bardzo fajne jak dla mnie na takie duże grupy przeciwników. Dobra, tu mamy 2 rzeczy na adepcie, więc wypadałoby to wziąć. Gdy zbieramy experience shard, dostajemy te bonusy albo... No, wezmę to. Większy zasięg podnoszenia expa. Jak ten exp będzie przelatywał przez przeciwników, też będzie im zadawał obrażenia. Ale tam jest bardzo ważne, że gdy atakujemy przeciwników, exp, który z nich wylatuje, wylatuje za nimi. Więc to ma nawet nadal sens, bo wiecie, jak jest grupa przeciwników 100 i idą do nas w prostej linii i ten exp by wylatywał przed nimi, to on by nigdy nie trafiał w nikogo. A rzeczywiście, jak wypada za przeciwnikami ten exp i go nadal podnosimy, to on jest w stanie zadać obrażenia grupie przeciwników nadal. Chyba walnąłem kryta tutaj z tego kuchnięcia ogniem. Dobra, experience tutaj zwiększony, więc cały czas autoatak załączony, żeby zadawać obrażenia. Force na drugim levelu, ale zwiększony zasięg podnoszenia gigantycznie. Time field, wezmę to, a te będę brał dopiero jak będą na pierwszym levelu, na może lepszej jakości niż ten nowicjusz, adept, takie minimum jak dla mnie. 3 max HP zwiększone, czy to mi zwiększy jakkolwiek szansę przeżycia? Nie sądzę, ale kto wie, może ci przeciwnicy niektórzy biją po 25 punktów obrażeń. Dasha nadal żadnego nie ugrzałem i powiem wam, że te dasze na razie mi się żadne jakoś specjalnie nie podobały. Jeszcze bardziej to, no nic tu ciekawego nie ma. Nasze ataki są mocniejsze. A wezmę to, bo jak to się trafi na lepszą jakość, zgaduję, że te level upy będą miały zdecydowanie większą wartość.
No a nadal tych speli jakoś tak jak kot napłakał trochę. Stone of Power. Dobra, ja tu przeczekam, bo tu niedługo się będzie pojawiał boss pierwszy. Chyba około 7 minuty się pojawiają bossowie. I ja bym wziął tego Stone of Powera wtedy. Zwiększone będziemy mieli obrażenia o 100%. Tu jest jeszcze serducho w razie czego do wylaczenia się. No nie wygląda to aż tak strasznie jak wtedy. Podpalenie coś tutaj nawet bije. Podpalenie jest tyle spoko, że bije procentowo o przeciwników. Force na eksperta. O! Okej, okay. Jeszcze większy zasięg podnoszenia, jeszcze większe obrażenia z expa. Podoba mi się to. No i tak naprawdę, jeżeli też dobrze rozumiem ten spell, tam było napisane, że przeciwnicy, którzy są bici, wyrzucając z siebie non-stop expa. Czyli nie muszę zabić przeciwnika, żeby ten exp leciał. Czyli, gdy bije single target jeden, kilkukrotnie, tak! I z niego leci exp, to on sam siebie bije wtedy tym expem. To nie jest po to, żeby bić innych przeciwników, on sam siebie bije tym expem. To jest dobre, to jest dobre. Dobra, 7 minuta, czy tu już jest boss? Tak, dobra, Stone of Power, lecimy. 100% zwiększony damage. Ciach. Ole, ale jest damage! Ale damage jest zrobiony z tego expa. Jezusieńku. Grubo. Breath of Fire ulepszony. Niech będzie, bo to tak jedyny mój obszarowy na razie atak. Kolejny level. Spell damage zwiększony. Albo te meteoryty. Nie no, spell damage zwiększony, meteoryty ostatnio się trafiły na adepcie, może znowu się trafią. A nic na tą postać niestety. No i dobra, idziemy dalej. Ale te eksperty są porąbane. Chyba dalej to lecę, bazowy damage się z tego zwiększa. Nasz dasz za sobą zostawia ten portal, to też jest ciekawe. Nie no, wezmę to, no, zasięg podnoszenia zwiększony gigantycznie, a praktycznie chyba z całego ekranu teraz podnoszę te ekspardy. Więc po prostu jak trafię kogokolwiek na ekranie, to on dostaje zwiększone obrażenia od tych ekspardów. I to naprawdę bije fajnie. No i teraz dodatkowe pociski odbijające się mają sens. Bo ja nie potrzebuję damage'a, ja potrzebuję ilość pocisków trafiających przeciwników, żeby jak najwięcej tych właśnie exp shardów z nich wyrzucić. I o dziwo, wydaje mi się, że ja teraz jestem lepszy na single target jak na duże grupy. Ja chyba nie mam takiego nic ciekawego na duże grupy, nie? Tak mi się wydaje. Nie no, ten single target damage ja mam absurdalny. Witchka, czy chciałbyś tę paskudnie wyglądającą zupę śmiertelniku? Musisz się pewnie robić tutaj całkiem głodny. Zupa naprawdę wygląda paskudnie, ale czy naprawdę chciałbyś odrzucić prezent? Szansa na dostanie losowego błogosławieństwa albo stanie się przeklętym, dawaj. Gifted, czyli chyba dostałem błogosławieństwo, ale jakie? Minus 1,8 luck, to chyba dostałem jednak przekleństwo. Nie wiem, nie wiem, tak samo jak wtedy wytestowałem te swoje wartości i rzeczywiście udało się te 10% i że niby dostałem, ale sam nie wiem co, nie? To takie trochę z dupy. Ouch, ouch, ouch. Ale cisnę elegancio. Dobra, tam na dole widziałem coś do zgarnięcia, żółtego. Pójdźmy sobie tam. Mamy kolano swędzi. Tutaj, o, znowu ty. Atak speed, no atak speed oczywiście, żeby tych experience shardów jak najwięcej pojawiać. War totem, zwiększone obrażenia ze zwykłego ataku. Całkiem okej, okay. Całkiem okej, okay. Chociaż 108% raczej dupy nie urywa. Lepszy ryc niż nic. Czasami widzę, że potrafię zadać. Dobra, już nie będę czekał na nic. Czasami widzę, że potrafię zadać jakieś kryty po 200 coś, 260 nawet. Chyba z tego Breath of Fire, ale ja widzę, że normalnie to bije po jakieś 60, więc ja nie wiem skąd te takie potężne kryty za 200 coś mi się pojawiają. Ale jestem bardzo zadowolony. Dobra, tutaj leczenie, więc na nic mi to nie jest przydatne. Tutaj chyba spell damage, spell duration. Nie wiem, czy mam coś, co trwa. No chyba to jest jeden z mniej przydatnych w moim wypadku. Jedna z mniej przydatnych statystyk raczej na ten build. Experience zwiększony, super.
Armor zwiększony, life regen, cooldown, zmniejszamy Divine Shield'a do 25 sekund. Całkiem spora różnica do 25 sekund. Bazowo, a tak normalnie u nas 25,5, tak samo, okej. Czyli ja nie mam spell speedów żadnych. Spell area, tutaj chyba powinienem to patrzeć. Spell speed. Spell cast speed. Nie wiem, czy to na to wpływa. Tak mi się wydaje, 12%, no nie widać różnicy żadnej. Chyba, że tam już się tam wyświetlają te takie, jakie rzeczywiście są, nie? Może i ta, może i ta. Kurde, dobra. Już wiedziałem, że tutaj stracę tarczę, ale po to te tarcze mam. Spell damage zwiększony. Nasz dash zostawia ogień, gdy zabijasz daną ilość przeciwników podpalonych. No ja na razie nie podpalam za bardzo przeciwników, więc to nie ma zbyt dużo sensu. Kurde, no nic stąd, zmieniaj mi to. Więcej kostek, zwiększone HP maksymalnie. Wezmę to max HP, bo może się trafi lepsze jakościowe potem. To max HP. No 57 HP dupy nie urywa, ale... A ty, a stracę 100 golda i co? Dostałem item, sygnet jakiś. Więcej ofert masterowych. A teraz mam więcej adeptowych. A wezmę te masterowe, może się jeszcze trafią. Co to jest za kapliczka gigantyczna? 4 role, 4 alteration, 4 banisze. Rerole, rerole po prostu. Będę rerolował to, co już dostanę. Z każdego boga coś mam do wzięcia. Alteration jakoś specjalnie mi dzisiaj potrzebne nie są. Jak już coś dostanę, to raczej to będą rerole w poszukiwaniu lepszej jakości skill. Znowu kolejna w ogóle książka. Co tu się dzieje? Podobno to jest turbo rzadkie. Barona, dziennik. O Jezu, wiecie co, to jest taki język. Jak ktoś chce, to niech sobie spauzuje, przeczyta. Ja tylko widzę, że tam jest Val Helsing i tyle. Nie interesuje mnie to jakoś specjalnie za bardzo. Lore w takich grach, no to trochę tak jakby, nie wiem. Ja przyszedłem całe Brotato, nie wiedząc o tym, że Brotato ma jakieś lore i tam jest ziemniak, który wpadł na inną planetę, nie? Tak więc, czy tutaj znajomość lore cokolwiek mi zmieni? Nie sądzę. Dobra, idziemy dalej sobie. Pani Puszkowi. Stone of Power. Dawno czegoś nie było silniejszego. Na nekromantę bym zaczekał z tym Stone of Powerem. No. Na adepcie mamy Gem High. 1-1 sekundy, movement speed, atak i skill speedy po zgarnianiu expa. Całkiem nieźle się to wydaje. No i dopóki zabijam przeciwników. Ale to się komebebuje. Bez kitu, tu wystarczy non stop. To się nie kończy, to się nie kończy, nie? Ale upy, ale upy. Jo dupia, dobra, straciłem tego. Tarczę, na sam nie wiem czym. Pewnie jakiś przeciwnik z zasięgu mnie trafił, bo nie zwróciłem na niego uwagi. Ty, ale co tu się odwala? To combo się nie kończy. Gdy dostaniesz level, coś tam dostajesz. Force na kolejny poziom. To jest najwięcej bijący spell obecnie u nas. Więc spoko. Te exp shardy to jest rzeczywiście coś, co robi u nas DPS. Powiem wam, że tak jak nie lubię meteorytów, chciałbym dzisiaj mieć meteoryty na wyższym levelu. Jakieś eksperckie meteoryty, jakby się trafiły, byłbym bardzo zadowolony. Głównie przez to, że ogarniałyby one troszkę przeciwników, którzy są dalej ode mnie. Ja nie musiałbym aż tak bardzo latać po tej mapie. I nie, no ja tutaj... Póki są przeciwnicy, sami widzicie, co się dzieje. Czy po tych glutach pojawia się nekromanta? Nie pamiętam, kiedy się pojawia nekromanta, ale wiecie co? Chyba nie ma sensu tutaj tak siedzieć. Ręczna daszu zwiększony. Uniki dosyć dobre, eksperckie. Kurde, wezmę. Eksperckie uniki to już wezmę. To jest pierwszy level, to się nie wydaje jakoś dużo tego Evasion 32. Ale... Ty, to jest 50, to jest 25% na unika. Uniki. Nie, no to dużo jest jednak, trochę więcej niż myślałem. Najbardziej się boję tego momentu, jak tu przeciwnicy się w końcu przestaną pojawiać, a ja przestanę mieć te zarąbiste buchy. Dobra, czekam do 13 minuty, jeżeli do 13 minuty nie pojawi się tu nekromanta, ja uciekam dalej. To wszystko bardzo średnie, rerolujemy.
spell damage jeszcze bardziej zwiększony. Oczywiście, że tak, bo zwiększamy obrażenia od tych naszych kryształów, które obecnie robią, tak jak mówiłem, zdecydowanie najwięcej naszego damage'a. Nie wiem, że jakieś hity po 300 czasami widzę, że ja odpalam. Nie mam pojęcia czemu i co aż tyle bije, ale bardzo mnie to cieszy. Dobra, panie Bogu czasu. Dostań, no na ekspercie wezmę 38 sekund buff po otrzymaniu level upa, to z levela na level raczej będzie się działo. Nie, jak ja stracę te buffy, to będzie bida straszna. Dobra, exp cały czas, no i już nie ma exp. Jak ja się nie ruszam! Jak ja się nie ruszam! Dobra, nie ma nekromaty, ja uciekam stąd. Ale jest kosmos! Ale jest kosmos różnica, ty! Grubo, naprawdę grubo. Tego typa to się boję akurat. Czemu nie mogę podnieść tego level upa? Co jest? Dobra. Flara na adepta. Flara, ale bardziej ulepszana, ona fajnie bije akurat. Tutaj uniki 63, dużo. O Jezu, tutaj duża grupa przeciwników by się przydała. Ja mam te szanse na wyleczenie się przy zabiciu przeciwnika. Więc mówię, duże grupy przeciwników jest gituba. Tego typa, o, nie klikam póki nie będę miał tarczy, bo się boję co on zrobi. 30 unik albo cooldown dasha wezmę. Ja tych uników dosyć dużo będę miał, a cooldown dasha sam nie mam za bardzo jak zgarnąć, a na pewno mi się przyda. Dobra, 14 minuta, wydaje mi się, że nekromanta będzie tutaj. A my mamy akurat fajnie tutaj. Ajajajajaj. No i miałem tego atak speeda zwiększonego kosmicznie, ale przez chwilę wszystko się przestało pojawiać. Już to wygląda trochę gorzej. Ciśniemy nekromantę. Ja mam taki atak speed. Co ja z nim robię? Co ja z nim robię? Dobra, ja muszę w niego po prostu celować. I on nie jest w stanie mnie trafić nigdy. Ole jazda. Ole jazda. Levine Shield 21, oczywiście, że tak. Tutaj, co dostaliśmy? Za co to jest? Zamiast kostek. Zwiększone healy, regeny, lifestyle. Szansa na wyleczenie się przy hicie, a nie przy zabójstwie nawet. Spell speedy, reroll dice, gdy levelujesz, piekło na ziemi się pojawia. 52 pociski zające 30 obrażeń. Wow, od razu to zakładam. A to też zamiast tego 30% szans na wyleczenie się przy hicie. O Jezus, ale to daje komuś. Ale to daje komuś. Na kolejnych tych to przecież, ole, essa będzie. Siema, siema, Summer. Dawaj to spell damage zwiększone. Spell damage mam na dosyć dużym poziomie. Jak ja bym w tym momencie dał radę wbić to na wyższą jakość. Co to się by działo? Fajnie byłoby, jakbyśmy mieli zawsze przed sobą paru przeciwników. Ja bym dawał radę wbijać tego atak speeda, movement speeda non stop, nie? Ale zasuwam już tam. Spell area czy atak area? Spell area, no już bez przesady. I tak tymi pociskami trafiam we wszystko praktycznie, jak one się jeszcze odbijają, naprawdę super to działa. Tutaj w trumnie leży kolejny shrine. Blokada obrażeń, nic ciekawego. Miałem nadzieję, że jeszcze dam radę bić tutaj tego move speeda. Dobra, ja od 17 minuty muszę być turbo czujny. Od 17 minuty, jeżeli dobrze rozumiem, wszyscy przeciwnicy biją zwiększone obrażenia kilkukrotnie. Więc ja wtedy jestem raczej one hit, nieważne ile mam, czy mam max HP czy nie. Flara ulepszona. No chciałem te meteoryty, ale ta flara też fajnie bije. Ta flara też fajnie bije, bardzo dużo robi przeciwnikom, którzy atakują nas z zasięgu. No bo tacy zwykli to raczej nie mają szansy w ogóle podejść do nas. Ale na tych łuczników fajnie ciśnie. Nie no, ja teraz szczerze, tego boga czasu jedynie bym chciał. Bo on jednak ma najlepsze
rzeczy. Chyba nie wziąłem jeszcze ani razu tego czegoś, co mi expa zwiększa. A ten exp też rzeczywiście bardzo przydatny byłby. Więcej expa. Ojojoj, dobra. To jest ten moment, gdzie się robi bardzo niebezpiecznie. Dobrze, że ja mam gigantyczny attack speed i dużą ilość pocisków, więc ci przeciwnicy zasięgowi aż tacy nie są dla mnie trudni. Ty no, 16 sekund tarcza, oczywiście, że tak. Tą tarczę trzeba wbić na wyższy level. Tą tarczę trzeba wbić na wyższy level. Wyższą jakość. I wtedy jest jazda. Flara, dalej. Dawaj mi tarczę na wyższą jakość. 95 evasion, to jak najbardziej. Ile mamy na unik już? 42%, co drugi atak prawie. Unikamy, świetnie, 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 świetnie to działa. Dobra, cały czas mamy zwiększoną statystykę na wszystkim. Kombas, gdy zabijesz daną ilość przeciwników podpalonych, eksplodują oni. Na masterze to się trafiało. Nadal mam mało podpalonych przeciwników po prostu, ale wezmę to. Wydaje mi się, że... No nie, no tak jak patrzę, to jednak to podpalenie jako tako nawet siedzi. Ja mam bardzo... Dobra, co ja gadam? Ja mam gigantyczny movement, attack speed. Ja co trzeci atak pluję ogniem. Ten ogień teraz do ulepszenia byłby świetny. On się świetnie skaluje właśnie z attack speedem, którego ja mam w brud. Mnóstwo! Kombat kolejny na drugim levelu. Nasz dash zostawia ogień. Chyba to nawet bym wziął może. Dobra, dawaj tego kombasta na masterze wbijamy. Cały czas tej grupy podpala. A wydaje mi się, że ten kombat na masterze na drugim levelu to już jest raczej nasz limit. To jest taki typowy skill pod grupy przeciwników. I wydaje mi się, że z tym skillem na drugim levelu plus tym zionięciem ogniem ja naprawdę tutaj bardzo duże obrażenia zadaje. Nie mam pojęcia, jak to mnie trafiło. Bardzo duże obrażenia zadaje grupom przeciwników. I tym się już martwić nie muszę. Teraz musimy zwiększyć sobie przeżywalność i single target damage na walkę z Draculą. Tak mi się wydaje. Spell damage na eksperta, jak najbardziej. 52% damage'a. Nie aż tak dużo, jak myślałem, że będzie to zwiększone, ale jest okej. No ten move speed tutaj robi wszystko. W ogóle przeciwnicy nie mają szansy mnie trafić. Ja tutaj się... Aż to jest trochę niebezpieczne, bo ja się przyzwyczajam do tego movement speeda. Jak potem to ze mnie zejdzie, to ja jestem zbyt łatwy do trafienia. Oj, dobra, ty. Lodowi przeciwnicy. To nie jest coś, co mi się podoba. Serducho, leczonko. No, lodowi łucznicy to jest trochę przypał. Tu coś chyba uniknąłem. Mam nadzieję, że mnie w trakcie tego lotu nie może trafić. Kurde, te, ja nie mam pojęcia, jak działają te blesy, więc ja to olewam. Czas trwania speli nie. Dash zostawia Vortexa, ja ci reroluję, daj coś lepszego. Warped Strike, nasze ataki są mocniejsze na adepta. Kurde, syf, no więcej expa też nie. Dawaj, rerolujemy jeszcze bardziej cię. Więcej expa, boże jakie gówno. Reroll ostatni. No syf straszny, wezmę tego dasha, bo żadnego dasha jeszcze nie brałem. Ten dash to przyciąga przeciwników. Szczerze, tu już się tyle dzieje, że ja nie ogarniam. Ja nie mogę się dać trafić ani razu. Oni mają damage kosmicznie zwiększony. Muszę tutaj czekać, aż dostanę znowu aż dostanę znowu co? Dobra, 19 minuta, zaraz będzie jazda tutaj. Tarcze, spell area, ok. My tu uciekamy. Nie mam pojęcia, kto tam się pojawia, ale coś tu... O Jezus Maria, coś tu jest, dobra. Ale lagi są normalnie, ty. Ale jazda. Nie, grup się nie boję, grup się raczej nie boję. Attack speed i odbicia są u mnie kosmiczne, na poziomie absurdalnym wręcz. Byleby tylko Dracula się pojawił, póki oni jeszcze będą tu. Cześć, o co chodzi? Żebym ja miał cały czas tego buffa.
cooldown 12 sekund! Czemu tego nie mogę mieć na wyższą jakość? Evasion chyba siadło. Boże, co tu się dzieje? Co tu się dzieje się? Vortex przyciągający jeszcze przeciwników. Dobra, ja odchodzę od nich, żeby jak najdłużej utrzymać tych przeciwników. Żeby jak najdłużej tego expa podnosić. No i nie, Dracula się nie pojawi. Kurde! Ale jest gówno! Dracula bije bez tego, bez bonusu. Muszę zaczekać na ten moment, jak on będzie pojawiał szkielety. No, on pojawiający szkielety to jest najważniejsza rzecz w tym momencie dla mnie. Chyba to, tak jest. Super. Oj nie, nie wykorzystałem tego w ogóle. Niestety nie wykorzystałem tego w ogóle. Jakim cudem ja go w ogóle zamroziłem wcześniej, jak ja nie mam zamrażania. Tarcza, tarcza zeszła, źle, 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 źle. Exp siedzi, wracamy do niego. Attack speed wykorzystany. Nie tak dobrze, jak miałem nadzieję. Ale nie ma tragedii, nie ma tragedii na razie, powiem wam. Dobra, znowu. Człowieku, to ja się tak cieszę za każdym razem, jak pojawiasz tych przeciwników. Evade'a tam raz dostałem, sądzę, że ten Evade tutaj mi uratował podejście właśnie. Ty, jak ja go tłukę, ja też dostaję non-stop expa i bonusy. No tak, no bo z niego przecież ten exp się pojawia. Tylko, że trzeba go non-stop atakować. No i oczywiście z jednego przeciwnika nie dostanę tak dużo bonusów jak z takiej grupy, nie? Oj. Dobra, tu było, nie mam pojęcia, jak ja nie otrzymam obrażeń, chyba ten evasion. Ale grubo było. Dobra, dobijamy go, dobijamy go. Ale w beznadziejnym miejscu. Evade, Jezus, jak dobrze, jak klikałem spację. Jak tylko już byłby. Ale tutaj dałem dupy. Chyba tarcza się od razu pojawiła. No jest, a nawet nie było blisko. Aż mi coś do oka wpadło. 43 do życia. Giga dużo. To plus to na tej skilltem z bronią i ona jest nieśmiertelna. 30% na wyleczenie się HP przy uderzeniu. Ale zarąbiste rzeczy. Attack range 50%. What the fuck? What the fuck? A co to jest? O, luck up, proszę bardzo, jeszcze coś zgarnę. Fallen hero, nic. Coś takiego czarnego się tu pojawia. Ale super, bo na max zwiększonej trudności wszystko poszło. Force zadał 1,3 miliona obrażeń. To jest to, co przyciąga te. No mówię, to jest w ogóle jakiś chory DPS w porównaniu z innymi rzeczami. To plucie ogniem też zdziwiająco. Kombas? Nie, to da eksplozja jakoś dziko. O, dostałem dwa osiągnięcia. Podejście na 5 trudności i podejście na 15, na 10 trudności. Każdy pocisk przeciwnika jest szybszy o 35%. Bossowie mają zwiększony damage o 60%. Chrystusie Nazarejski, co tu się będzie działo? Co tu się będzie działo w kolejnych odcinkach? Ja już się boję. No nic, ja to wrzucam. Jest 14.52, więc na bank to nie wyjdzie. Na 15. 15.30 najwcześniej. Ja wam dziękuję, kochani, za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku już niedługo. Trzymajcie się i cześć, pa, pa!